Złote medale MTP premiują innowacyjność. Na terenie w Poznaniu obserwujemy dużo premier i nowości. Jak pan ocenia innowacyjność w polskim rolnictwie? Innowacyjność jest słowem wytrychem. To często mówi się innowacyjność, nie do końca rozumiem, co to chodzi. My intuicyjnie czujemy, że innowacyjność to jest poszukiwanie takich nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, które pozwalają przeskoczyć jakiś etap rozwoju. To nie jest tylko jakby prosta kontynuacja działań mechanizacyjnych, nowych technologii, ale to jest jakby znalezienie pomysłu na nowy rozwój, jakiego nawet jeszcze może do niedawna sobie nie wyobrażaliśmy. W rolnictwie i w przetwórstwie żywności to jest ogromny obszar. W rolnictwie już nie tylko mechanizacja, robotyzacja się pojawiła, maszyny już w ogóle często człowieka zastępują. Natomiast w żywności to są i oczekiwania konsumentów różnych typów żywności, często kiedyś w ogóle nie znaliśmy ich, żywności przetworzonej, żywności o podwyższonych zawartościach niektórych substancji proleczniczej, probiotycznej, żywności o na przykład dedykowanej diabetykom czy ludziom w Azji, którzy nie mają enzymów do trawienia białka mlecznego. To są innowacyjne produkty, czyli poszukiwanie innowacyjnych produktów, innowacyjnych sposobów przetwarzania tej żywności, przygotowywania, pakowania, przechowywania, terminów ważności, żywności świeżej, żywności o długich terminach przydatności. To są wszystko rozwiązania innowacyjne i dobrze, że tu jest również to miejsce, gdzie możemy podejrzeć, co w ostatnim roku w tym zakresie tego przetwarzania żywności się zmienia. Ale tak trochę powiem o rebur. Innowacyjnością jest powrót do szczególnej roli żywności tradycyjnej, regionalnej, tej wytwarzanej według starych receptur, wykorzystania rolnictwa ekologicznego, surowców, na które jest coraz większe zapotrzebowanie. To jest również innowacyjne podejście do rynku i do oczekiwań konsumentów i również o tym nie możemy zapominać.